Postanowiłam nagrać jeszcze króciutkie małe wideo, mimo że teraz po południu wszyscy są w ogrodach i postaram się nie mówić za głośno, żeby nie drzeć się, ale dlaczego? Bo może to, że tak powiem, przekwitnąć, co chcę pokazać, a mianowicie wisiołek misuriski. Co roku go tu sadzę z brzeszku. Znaczy właściwie w ostatnich latach go co roku sadziłam, teraz w tym roku nie posadziłam, po prostu z ubiegłych lat tutaj się w końcu ukorzenił i przezimował i bardzo się cieszę. Bardzo lubię wiesiołki, o tej porze roku w różnych odmianach wiesiołki widujemy i w ogrodach, ale także czasem jako rośliny po prostu rosnącą naturalnie. Także tu sobie zrobiłam taki, można powiedzieć, kącik żółty, bo w tym miejscu są te hitkoty, czy dziurawce żółte, i też ta róża Sunny Rose, okrywóweczka, i też obok są pięciorniki białe i żółte, i te delikatnie żółte. Także taki, można powiedzieć, stworzył się kącik, a w tle jeszcze hortensia Vanilla Fresh druga i te jasne liście derenia, tego właśnie z liśćmi typu variegata. To jest derenia, on się nazywa chyba biały, chociaż pędy ma czerwone, co ciekawe, ale to się o tym mówi bardziej bliżej zimy. Dlatego chciałam koniecznie, jeszcze raz pokażę, tu jest ten wiesiołek misuryjski i chciałam go właśnie uwiecznić przy okazji. Tu przejdę koło róż, które pewnie zjadają opoplaki i ślimaki. A wchodzę w gąszcz koło werbeny, bo chcę pokazać, że jednak nie wszystkie moje rudbekie padły. Sukces, ale chodzi o to, że w moim ogrodzie jest już tak gęsto, a ogród jest mały, a jeszcze widać w donicach, tu jest to i owo. Nawet wczoraj zerwałam swojego ogórka. Już nie ma, bo właśnie go zerwałam, ale pomidorki są, jest też groszek. No i chciałam pokazać jeszcze winorośle. Już nawet można jeść tą zilkę. Natomiast druga, to chyba jest lila, jeszcze jest niegotowa. I na koniec sprawdzimy, czy jeszcze kwitnie ciągle ta kalla, którą wczoraj pokazywałam. Róże drift miniaturowe, druga moja główna Vanilla Fresh. Oczywiście tutaj wchodzę w gąszcz i jest kalla, kwitnie kalla, jest moja śliczna. Tutaj pokazuję też nasturcję. No i na koniec jeszcze raz wiesiołek misuryjski, musiałam go uwiecznić, bo on bardzo szybko przekwita, przynajmniej w ogrodzie, bo naturalnie pewnie rośnie dłużej. Więc voilà. Nieduża roślinka w porównaniu do innych. Zupełnie malutka, płoży się właściwie tak u mnie po ziemi. Czas, bo są odmiany też wiesiołka, które rosną wysokie. I tutaj musiałam go zupełnie z brzeszku posadzić, bo gdzie indziej po prostu ginął w tym gąszczu. Także wiesiołek misuryjski. O, super żółta roślinka.